To są zdjęcia portretowe luksury. Mody jest tutaj 1/3, natomiast 2/3 to jest wyłącznie luksuria. Karierę w internecie robi też mama Oli Kisio. Aspirująca szafiarka jest aktywna na Facebooku i prowadzi internetowy modowy show, w którym ocenia stylizację gwiazd. Modowy smartline, modowy rentgen wchodzi na antenę. A więc sprawdźmy, co przygotowała dla nas pani Kisio. Jakieś futerko, ładne na wierzch, sweterek do czarnych spodni. Izabela Skorupa-Kisio zasłynęła bywaniem na warszawskich salonach. Teraz robi sobie od nich przerwę, skupiając się na blogu. A dlaczego w ogóle go założyła? To było zupełnie przypadkiem. Ktoś mi powiedział, że dobrze wyglądam, że zawsze jestem elegancka i zawsze mam ładne rzeczy. Jak to robi i w ogóle. Ja mówię, że ubieram się sposobem trochę, łącząc właśnie te dobre marki z takimi mniej znanymi i nawet sieciówkami. Pomysłów na stylizację pani Izabeli nie brakuje. Tak samo jak opinii na temat najmodniejszych postaci polskiego showbiznesu. Na pewno bardzo dobrze ubiera się moja córka, na pewno bardzo dobrze się ubiera Grażyna Torbicka, bardzo dobrze ubiera się Chorodyńska, Natalia Siwiec, bardzo też ją lubię. Wiadomo, Agnieszka Szulin się bardzo dobrze ubiera. Wiele ludzi ubiera się w Polsce dobrze. Po więcej wyspecjalizowanych modowych rad mamy Kisię odsyłamy do jej nowego programu. No i Iwona Wygrodzka sporo przesadziła. Jest w ogóle ładną dziewczyną, no ale te cycki na wierzchu, no jak w imionach robię. Kolejny blok to już dzieło Artura Dworowskiego. Uczestnik programu Kto poślubi mojego syna chwilowo żony nie szuka, a cały swój wolny czas poświęca najnowszej modowej pasji. Pomysł powstał, ci mi to powiedzieć, ale na imprezie. Będąc w dość wskazującym stanie, pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić coś innego. Chciałbym zrobić swojego bloga, ale zupełnie innego od innych blogów. Ja uwielbiam taki kontrast pomiędzy obleśnym, okropnym miejscem, a piękną, fajną stylizacją. Serca i zamiłowania do mody Arturowi odmówić nie można. Jak ja robię takie zdjęcia, jak ja wstawiam to, to strasznie mnie to podnieca, kręci mnie to strasznie. Piękna, biała marynarka w paski, do tego przezroczysty golf, który zdecydowanie ściąga uwagę. Ogólnie jest to właśnie elegancja z lekką dawką wulgaryzmu, świetny wisior, który łączy się ze złotą blaszką butów. A co na to nasi eksperci? Co tam widzimy? Kobietę, która myśli, że jest modelką i stylizację, która jest stara, brzydka, w okropnym miejscu, nie mająca nic wspólnego z modą. Wysypisko śmieci, pani ubrana tak, jak jest ubrana. Trudno nawet jest to ocenić, coś takiego, no, to tego typu stylizacja. Ja w ogóle nie wiem, skąd ci ludzie pomysły biorą.